Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was na niezwykłe spotkanie. Będziemy rozmawiać z Magdaleną Weltrowską, która obecnie mieszka na ojczyźnie już ładnych parę lat. Osoba, która zajmuje się astrologią, do której można się zwrócić o wsparcie, o pomoc związane z naszym, no może nawet nie zodiakiem, ale o narodzinach naszego horoskopu urodzeniowego. Trzeba mieć jednak podstawowe dane, o których będziemy dzisiaj też rozmawiać. I dzisiaj też bardzo, bardzo ciekawy temat, myślę, że wielu zainteresuje. Witam Ciebie, Magdo, bardzo serdecznie. Witam Ciebie i witam Państwa. Dobry wieczór. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o węzłach księżycowych. Trochę jest to zapożyczone również z astrologii wedyjskiej, czyli Rahu i Ketu. Natomiast astrologowi klasyczni i już tak naprawdę przed naszą erą te zjawiska opisywały, ponieważ węzły księżycowe to nie są obiekty, takie jak planety, tylko jest to punkt przecięcia właśnie księżyca, tak? Z ekliptyką, przepraszam, jestem troszkę zestresowana. I jest to właśnie punkt przecięcia i duży ma to właśnie związek z zaćmieniami. Natomiast astrologowie zaćmieniami księżyca i zaćmieniami słońca, już tłumaczę. Wtedy, kiedy jest nów, pojawia się, robi się nam zaćmienie słońca. Wtedy, kiedy jest pełnia, mamy zaćmienie księżyca. I to też należy wtedy rozróżnić. I ta linia, bo tak, mamy węzeł północny, czyli Rahu, głowa smoka, i mamy węzeł południowy, czyli Ketu, czyli ogon smoka, tak? I one są zawsze naprzeciwko siebie. Jeżeli jest tak, początkujący astrolog, korzystający z jakiegoś programu, może się nieco zdziwić, dlatego że może zauważyć tylko taką haftkę, jakby jedną. Doświadczony astrolog doskonale zdaje sobie sprawę, że po drugiej stronie, dokładnie naprzeciwnie, w opozycji znajduje się druga haftka, czyli tak zwany ogon smoka, węzeł południowy. No, brzmi ciekawie. Oczywiście nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, bo to są pewnie rzeczy, które jeżeli ktoś chce zgłębiać ten temat, no to myślę, że powinien mocno wejść w tę tematykę, a jest na pewno skomplikowana. Nie to, żebym tutaj kogoś odwodził od tego, czy straszył, ale słuchając w ogóle tej tematyki, astrologia cała jest taką dziedziną, wydaje się przynajmniej, że skomplikowaną, a nie znam w ogóle tej tematyki, więc to moje wydawanie pewnie jest prawdą. Troszkę tak, dlatego że tutaj sama data nie wystarczy, potrzebna jest godzina, bo tylko dzięki takim danym mamy pewność, że ten horoskop jest tak naprawdę indywidualny. No bo ile osób się urodziło dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym czasie, tak, i tego samego dnia. Nawet między bliźniętami jest często różnica kilkunastu minut i te kilkanaście minut naprawdę robi robotę, tak? Robi robotę, co widać jakby choćby nawet na dwóch najsłynniejszych obecnie braciach w Polsce, tak? Również bliźnięta, a mimo tego podobnie, a jednak są takie różnice dość widoczne. Dlatego astrologia, do astrologa przychodzi się z godziną, dokładną, najdokładniejszą godziną urodzenia. Urodzenia, tak. Magdo, od czego powinniśmy w zasadzie tutaj przejść w dalszą część, jeżeli chodzi o węzły księżycowe, południowe powiedziałaś, północne i tak dalej, bo myślę, że najbardziej istotne dla widzów studia VTV jest to, jak można będzie wykorzystać to, czyli o co pytać, co tam można zobaczyć, jakie to ma znaczenie. Powiedz troszeczkę trochę bliżej. Najprościej, najbanalniej można powiedzieć, to jest skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy tak naprawdę. Czyli ten ogon smoka, ten północny węzeł, ta taka haftka do góry nogami, tak, trochę taki lew do góry nogami, to jest, ma mocno saturniczną naturę. To jest coś, co nas zatrzymuje w tym miejscu. To jest coś, co nie pozwala nam iść dalej. I to są schematy, które my powtarzamy w kółko i w kółko. Natomiast głowa smoka, czyli węzeł północny, to jest ta część, do której my powinniśmy iść, do której my powinniśmy dążyć. Jakby, i tu wchodzi jakby rozumienie też naszego pojęcia karmy. Dlaczego? Dlatego, że karma to nie jest kara. Karma tak naprawdę jest to nabywanie nowych umiejętności, a te saturniczne już nam są znane i bardzo często wolimy zostać w tym znanym,
bo to my to znamy, my się już doskonale w tym poruszamy, nieważne, że to jest dla nas już niekomfortowe, często boimy się zrobić ten taki duży skok naprzód, tak? Gdzie jest coś nowe, gdzie jest coś nieznane, bardzo często się boimy. Może dlatego też jest pojmowana karma jako kara, bo to jest wysiłek, to jest trud i to jest coś, czego my jeszcze nie umiemy i dopiero się uczymy. Czyli tak, jeżeli patrzymy na tak zwany ogon smoka, czyli tą chawkę do góry nogami, bardzo często w programach astrologicznych jest zapisane to jako właśnie południowy węzeł, taką negatywną, saturniczną naturą, to wiemy już, co umiemy, co osiągnęliśmy. No i teraz pora iść w drogę. Czyli tą osią węzłów trzeba właśnie iść do przodu i nabywać nowych umiejętności. Rozumiem, że od tego trzeba zacząć, żeby się dowiedzieć, no, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie na dzień dzisiejszy, prawda? To jest, co umiemy, dokładnie tak, co umiemy, co potrafimy i co ewentualnie trzyma nas w tym miejscu, tak? Bo Saturn jednak nie lubi, on trzyma mocno swoje granice, skoro już się czegoś nauczyłeś, to po co coś zmieniać, czy to jest dobre, jest to już wypracowane i ciężko nam się właśnie ruszać, a więc skoro, dajmy na to przykładowo, domy leżą zawsze naprzeciwko, domy horoskopowe, jeden dotyczy drugi dom naszych finansów, tylko naszej własności, a na przykład ósmy dom to już są finanse wspólne, a więc bardzo często jest tak, że trzeba umieć nauczyć się albo zarządzać finansami tak, żeby były dla dobra innego, albo nauczyć się również korzystać na odwrót, tak, czyli z funduszy publicznych dla naszego dobra, tak, lub ja do związku. O, to też są bardzo często takie przypadki, czyli dom pierwszy ja, dom siódmy związek, a więc jak ja funkcjonuję w tym związku, a może ja jestem egoistą. W similarnej, odwrotnej sytuacji, jeżeli jest na przykład południowy węzeł, dajmy na to w siódmym domu, który mówi o związkach, to żeby nie zaprzepaszczać tego ja, tego związku na rzecz ja. Jakby tu trzeba nauczyć się funkcjonować. Tak, to są takie pierwsze i najważniejsze rzeczy, które no, my musimy tak naprawdę w sobie wypracować. Wiesz, ja tutaj cały czas będę Cię podpytywał pod to z punktu widzenia Twojej pracy, bo do Ciebie zgłaszają się ludzie w zasadzie z różnych miejsc Europy i świata, pytając o konkretne sytuacje, o związki, o pracę, o zawodową, pewnie i również o przyszłość swoich dzieci, bo to tak, jakby nie było, jest bardzo ważna sprawa. Każdemu, kto ma dzieci, kto jest matką, ojcem, zależy na tym, żeby ta przyszłość była jak najlepsza. To można byłoby się tutaj rozwinąć, bo przecież potem jak dorastamy, to okazuje się, że może rodzice nie dali nam, że czujemy jakąś krzywdę, żal i tak dalej, ale tak naprawdę rodzice dają nam wszystko to, co chcą dać dobrego, to co potrafią, to co umią. No, każdy miał doświadczenia tego dorastania i tej mądrości zgromadzonej przez wiele lat, no takie jakie się zdarzały, to nie nikt nie jest omnibusem, prawda? I jednak czerpiąc, jeżeli ktoś uważnie przeżywa swoje życie, to nawet te wszystkie niepowodzenia może wykorzystać jako dobrą monetę. I już właśnie wiedząc, co potrafię, co umiem, a z czym mogę mieć problemy, właśnie można się zwrócić do takiego eksperta, jakim jesteś ty. Jak to wygląda u ciebie w praktyce? Jak często są tematy? Już ostatnio mówiłaś, że dosyć często są jednak miłość. W jakim odniesieniu te węzły można tutaj badać? Jeżeli już wiesz konkretnie, co z daną osobą jest, jaki ma węzeł i tak dalej, to co można zmienić? Czy w ogóle można zmienić, jeżeli... Można pracować nad sobą. Okay. To jest pierwsze, jakby nie jesteśmy w stanie zmienić świata, bo nie jesteśmy w stanie zmienić świata, ale możemy zmienić siebie. Możemy zmienić swoją perspektywę, możemy zmienić swoje postrzeganie. Na przykład niekoniecznie musimy się stawać ofiarą choćby nawet związku, tak? Czyli tutaj asertywność można bardzo ładną wprowadzić. I teraz tak, wspomniałeś o rodzinie. Ja uważam, że nie bez przypadek rodzimy się w takiej rodzinie, w jakiej się rodzimy. A jeżeli przyjrzysz się horoskopom, a widziałam horoskopy rodzin wiele, to zawsze są tam te punkty, które są podobne i zawsze właśnie bardzo często te węzły też są podobne, jeżeli tak się przyjrzeć w takiej historii. I często jest właśnie opcja dziedziczenia.
również i doświadczeń życiowych. I chodzi właśnie, po to się rodzimy w takiej rodzinie, w takim kręgu, aby zacząć wreszcie coś robić i aby sobie ułatwić też przepracowanie tej karmy, tak? Czyli obieramy sobie jakieś zadanie na to wcielenie, idziemy sobie po kroczku, kroczek po kroczku, żeby nam się to realizowało. I dlatego też właśnie wybieramy taką rodzinę. Ale te horoskopy naprawdę rodzinne są dość podobne i bardzo często ludzie w rodzinie borykają się tak naprawdę z podobnymi problemami. Tak, to wynika z tego właśnie, że często rodzą się, niektórzy taką teorię tutaj jak najbardziej propagują, że rodzimy się w pewnych takich klanach jako dusze. Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. Rodzimy się w klanach i obserwując, nasze horoskopy naprawdę są podobne i problemy, z którymi my się borykamy, my jako ludzie, są naprawdę też podobne. Czyli bardzo często córki dziedziczą po matkach, nie wiem, podejście do związku, do miłości. I uwaga, te czarne owce, tak zwane w rodzinie, te takie najczarniejsze, ci buntownicy, tak naprawdę bardzo często są błogosławieństwem dla swoich rodzin. Bo one pokazują, wyrywają się z tej pętli karmy i pokazują tym swoim bliskim, tak, że można inaczej. Że niekoniecznie trzeba skazywać się na taki los, a inaczej wcale nie oznacza źle. I te czarne owce właśnie przecierają szlak dla tej swojej rodziny i dla swoich zstępnych. I to też jest takie, bo bardzo często właśnie przychodzą do mnie osoby, a rodzina mnie nie akceptuje, rodzina mnie nie lubi, gdzieś tam nie spełniam ich oczekiwań, a się okazuje, że tak naprawdę ta osoba właśnie spełnia oczekiwania, właśnie wychodzi z pewnej matni, tak? Z pewnego kręgu, gdzie kręciliśmy się w kółeczko i tak naprawdę nic się nie działo, tak? Popełnialiśmy dokładnie zawsze te same błędy, a przychodzi sobie taki człowiek i pokazuje, że można inaczej. To jest właśnie fajne. To najbardziej chyba powinno przekonywać, utwierdzać bardziej w przekonaniu tych wszystkich, którzy są takimi czarnymi owcami, że nie powinni się w jakiś sposób tutaj czuć odtrąceni. No bo tak naprawdę, jeżeli dana rodzina żyje w jakimś układzie przekazywanym z pokolenia na pokolenie, to tak naprawdę tego nie bardzo zrozumie. Chyba jedynie tak jak mówisz, że widząc dopiero, że można żyć inaczej, tak, że można inaczej patrzeć na pewne sprawy. I inaczej wychowywać swoje własne dzieci. I to już jest właśnie jakiś sposób też właśnie złamanie tej karmy. Że ja już teraz nie przekazuję tych złych genów dalej, tylko uczę moje dzieci, nie wiem, innych zupełnie wartości, że bardzo często, no właśnie do mnie ludzie trafiają z problemami rodzinnymi, przede wszystkim sercowymi, że uczę swoje dzieci, że nie muszę być ofiarą związków, że uczę swoje dzieci, że nie muszę być uległą kobietą, tylko uczę swoje dzieci, że nie wiem, mogę być tak naprawdę kim chcę. Jasne. Drodzy Państwo, teraz właściwie jest taki najlepszy okres, bo Magda, sama przyznasz, wchodzimy w nowy cykl, czyli nowy rok. Wiele osób stawia sobie pewne założenia. Nie zawsze czujemy się na siłę. Czy można w astrologii również sprawdzić, czy będzie to dobry rok dla mnie, na przykład na zmianę pracy, na znalezienie partnerki, partnera, na urodzenie dziecka, a może na wybudowanie domu. Czy to jest, astrologia jest dobrym narzędziem tutaj w tej kwestii? Bardzo dobrym jest narzędziem, bo jest bardzo dokładna. Jest o wiele dokładniejsza aniżeli karty. No właśnie ze względu na te bardzo precyzyjne dane, tak? A więc astrologia jak najbardziej, tak? Dodatkowo są jeszcze takie prognozy, które nazywają się solariusz i one są od urodzin do urodzin. Także jak najbardziej, tak, takich horoskopów, dlatego też w grudniu moja strona umiera, ponieważ właśnie robię bardzo dużo takich horoskopów, plus do tego solariusze urodzinowe. I tak, wtedy można znaleźć dni, nawet można doprecyzować do dnia, kiedy sobie fajnie można firmę założyć lub kiedy pewnych rzeczy unikać. Także to jest jednak mało korzystne, a więc żeby pewnych rzeczy jednak unikać. I tak, astrologia jest do tego super narzędziem. I niekoniecznie mi się to zawsze pokrywało z numerologią, dlatego też odeszłam od numerologii właśnie na rzecz astrologii. Jasne. No, ale masz wiedzę zarówno jedną, jak i drugą i to jest bardzo przydatne. Zdecydowanie numerologiczną mniejszą, bo jednak tutaj parę lat ładnych już siedzę jakby w astrologii i nie wychodzę nigdzie.
My, drodzy Państwo, będziemy w kolejnych programach naświetlać, powiedzmy, kolejne wizerunki osób dosyć znanych. Może też mój uda się zrobić, zobaczymy. Niemniej jednak, no teraz, tak jak zresztą tutaj powiedzieliśmy, ten czas wyboru tych postanowień i utrwalenia w naszych tutaj codziennych czynnościach jest dobrym czasem, dobrym rozpoczęciem tego roku. Powiedz proszę, bo na ogół astrolodzy mają terminy dosyć odległe, jak u Ciebie wygląda, jeżeli ktoś się do Ciebie dzisiaj zwróci, czy będzie musiał długo czekać na konsultację? Najprędzej na luty. Jakby to są naprawdę konsultacje kilkugodzinne, wymagają też przygotowania odpowiedniego i tutaj dopiero na luty, czasami 2 tygodnie, czasami 3, ale zdarza się, jak na przykład, no teraz już mam cały styczeń praktycznie zajęty, że 4-5 tygodni trzeba poczekać na porządną analizę. Raczej nie schodzę poniżej 5 godzin rozmowy, mówiąc szczerze. Jest to dużo. No i oczywiście, drodzy Państwo, ci, którzy po raz pierwszy oglądacie, ja odsyłam Was do pierwszego nagrania z Magdaleną Weltrowską, robiliśmy to w ubiegłym miesiącu, emisja była całkiem nie tak dawno. Będziemy, tak jak powiedziałem, kontynuować kolejne nagrania, ale jeżeli oglądacie to po raz pierwszy, to ja jeszcze raz, Magda, zadam Tobie pytanie, co należy mieć, z czym należy się do Ciebie zwrócić, bo to nie jest jakaś dywinacja, nie jest tutaj wróżenie z fusów ani z kart. Trzeba mieć pewne, istotne fakty dotyczące naszego życia. Oczywiście data urodzenia dobrze by była, bo czasami jesteśmy inaczej, zdarza się naprawdę, że jesteśmy inaczej zapisani niż to było rzeczywiście, bo tam, nie wiem, czasami była minuta, tak, do nowego dnia i różnie to kiedyś zapisywano, czyli tak, data, miejsce i dokładna, najdokładniejsza godzina urodzenia, którą, uwaga, dostaniemy, możemy nawet telefonicznie uzyskać taką informację, gdzie byliśmy rejestrowani w urzędzie po naszych urodzinach. Jest to opcja w ogóle bezpłatna, plus miejsce, w którym żeśmy się rodzili. Jeżeli nasza przeprowadzka była znaczna, to również nowe miejsce, bo to też jest bardzo ważne. Bo też nasz horoskop się zmieni wtedy. Co w takim razie, jeżeli ktoś nie posiada pewnych danych? No oczywiście to raczej dotyczy osób starszych, bo różnie to bywało kiedyś. Ja wiem, wtedy ja, przykro mi bardzo, ale ja się wtedy tego nie podejmę, bo to jest tak, jak rozłożyć połowę kart, a druga połowa gdzieś sobie dopowiedz. To tak nie działa. Jednak proszę. Albo złożenie z niepełnej talii kart. No to dokładnie tak, jakby ktoś połowę kart zabrał i naprawdę 15 minut robi różnicę. Jeżeli chodzi o astrologię, 15 minut jest w stanie, nie wiem, wsunąć nam jakąś fajną planetę na oś, zmienić dom horoskopu, tak? Zmienić oś ascendentu, która jest bardzo ważna, także no raczej się tego nie podejmę. To jeszcze mam jedno pytanie, bo nie wiem, czy coś takiego się zdarza, dlatego ty pewnie będziesz mogła to zanegować bądź potwierdzić. Czy zdarzyło się w twojej praktyce, że przyszedł ktoś do ciebie, podał wszystkie te dane, o których rozmawiamy, ty zrobiłaś kilkugodzinny układ, no i tam niewiele się... Tam się nie zgadzało. No właśnie. Już mówię, miałam na samym początku taką sytuację, że ta godzina no, była taka niepewna, więc ja no się właśnie napracowałam, porozmawialiśmy sobie cudownie i pan mi mówi, że ale wie pani co, to jest to jakby nie o mnie. I od tej pory zaczynam taką rozmowę wstępną i zadaję kilka pytań i pytam się, czy to się zgadza. Czy to i to miało miejsce. I wtedy jest to dla mnie po prostu potwierdzenie, że faktycznie ta godzina jest dobra. Jasne. Czy to od razu można wychwycić, dobry astrolog? Bardzo szybko można to wychwycić, bo jeżeli tam patrzymy na mocne punkty, jeżeli, nie wiem, są konflikty rodzinne, no to się pytamy, czy taki konflikt był, czy tam jak ze zdrowiem i tak dalej. I tak bardzo szybko można to wychwycić. No i wtedy, no dziękuję i tak na, no nie ma sensu. Trochę nadzieja zrobiona. Wiesz, dlaczego to zapytałem? Bo różnie bywa z tymi godzinami.
Wiadomo, dla matki to jest duży stres, to są emocje. Ojciec pewnie, jeżeli jest od razu powiadomiony, no to może jeszcze zapisze. Pielęgniarki to nie wiem jak, czy podają konkretną godzinę, zapisują jak to. Co do minuty, w tej chwili rodzice świadomi, co do minuty zapisują godziny urodzeń swoich dzieci są co do minuty. Świetnie. Zatem, jeżeli już rozmawiamy o dzieciach, także również w aspekcie tych węzłów księżycowych, proszę powiedz, co może rodzic oczekiwać od ciebie, co możesz powiedzieć o dziecku? To jest przecież istota tak naprawdę w ogóle nieukształtowana, nieuformowana, nie ma, to jest taka czysta karta, nie ma tam schematów, nie ma różnych ograniczeń. Co możesz powiedzieć o dziecku? Czy można na tej bazie tych danych jakąś drogę nadać, kierunek życia? Czasami mówię, żeby wskazywać bardzo dobrą drogę postępowania z sobą, swoją osobowością, tak? Tym, jak ja się na przykład zachowuję, czy w związkach, czy w finansach, bo już widzę, że to jest takie, te horoskopy są bardzo zbliżone, bardzo similarne, a więc trzeba też takiemu człowiekowi powiedzieć, ona ciebie obserwuje i pokaż mu, że można inaczej, to jest raz. Po drugie, można... jak emocje u takiego dziecka pracują, bo to też jest bardzo ważne. Jednak dziecko odbiera trochę inaczej świat, aniżeli osoba dorosła i bardzo emocjonalnie do tego podchodzi. A więc jak z nim rozmawiać? Czy ale również gdzie może mieć problemy, choćby nawet edukacyjne, czyli dajmy na to Saturn w trzecim domu i że tutaj należy podejść ze spokojem, tak, do takiego dziecka, no bo ono i tak jest samo już zestresowane. Można wskazać jego mocne strony, tak, choć nie wiem, komunikacja, relacje, ale można wskazać jego słabe strony, nie wiem, lenistwo i można pokazać, jak go motywować na tyle, żeby zechciało słuchać. To jest o tyle dobre, tutaj ja będę to cały czas podkreślał, że tak jak mówię, można powiedzieć jeszcze o istocie, która nie sprawia na przykład problemów, bo to można byłoby podzielić na dwa etapy, albo są jakieś powiedzmy problemy wychowawcze, czy problemy w nauce i tak naprawdę nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, no i szukamy różnych rozwiązań. Czasami psycholog pomoże, czasami to trwa długo, czasami nie pomoże. Więc osoby, które mają otwarty umysł, mogą podejmować różnych metod, alternatywnych tak, także. I to jest bardzo dobra metoda, żeby móc się porozumieć ze swoim dzieckiem, bo to przede wszystkim o to chodzi. To, jak ono nas odbiera, bo to też jak odbiera ojca, matkę, dziadków, to też ma duży wpływ, jak my się z nim komunikujemy. I czego można wymagać, a czego nie. Na przykład mój syn jest mega bałaganiarzem, takim totalnie... Ja już wiem, że ja nie mogę od niego, moja ascendentalna panna nie może od niego za dużo wymagać i tylko jest zasada, chlew trzymaj w pokoju, tak? A więc ja też gdzieś ustąpiłam. To są mniej więcej tego typu rzeczy, że my też czasami moglibyśmy swoim dzieciom ustąpić. Magdo, co warto dodać tu na tym etapie rozmowy na temat tych węzłów księżycowych? Wiele osób sprawdza, bo jest bardzo dużo darmowych programów, wiele osób sprawdza. I teraz tak, jeżeli ktoś zobaczy swój północny węzeł, czyli tą haftkę taką poprawnie, a w koniunkcji z jakąś planetą i jakąś osią, to może być pewny, że jest dobrze widziany i że jest dobrze słyszany. Jest to osoba popularna zwykle, może być też również popularna w swoim środowisku. Wiele osób, nie wiem, z TikToka, YouTube'a ma właśnie tą węzeł północny w koniunkcji z jakąś taką fajną, mocną planetą, zwłaszcza ze Słońcem, to wtedy jesteśmy słyszani, tak? I jeżeli ktoś przyjdzie, nawet taka mała, szara kurka, o, bo ja bym tam sobie chciała TikToka czy coś tam i widzę taką koniunkcję właśnie węzła ze Słońcem, mówię idź. Idź, nie zastanawiaj się, co mówisz, idź, będziesz sławna, tak? Nie mogę pokazać tych horoskopów, bo to są jakby prywatne zbiory, których nie mogę udostępnić, ale to też jest bardzo ważne. Także zwracajcie na to uwagę, jeżeli będziecie swój horoskop taki podglądali, bo to wam daje dużą, fajną siłę przebicia i wy naprawdę jesteście w stanie zrobić pozytywny hałas w swoim życiu, ale w życiu też innych osób. Na przykład Lady Diana, tak? Nasza księżna, ja używam tych akurat...
jeżeli chodzi o rodzinę królewską, dlatego że te godziny ze znanych są tak naprawdę najpewniejsze zawsze. I ona też miała taką cudowną koniunkcję tego węzła z księżycem w ósmym domu. I co? I do tej pory się o niej mówi, to jest raz, bo mówi się o niej, mówi się o jej zdrowiu psychicznym, ale też zrobiła coś dla korony, czyli wprowadziła swoje nowe emocjonalne standardy, coś o czym wcześniej się nie mówiło. A więc takie osoby naprawdę są w stanie zrobić pozytywne rzeczy, przekazać swojemu otoczeniu. Nie każdy będzie Lady Dianą, to taka jest prawda, ale w swoim środowisku będzie głośne, będzie słyszane i warto jest przekazać właśnie takie fajne wartości, które, uwaga, w tym środowisku mogą być no niezbyt popularne, tak? To są zwykle właśnie te czarne owce, a później się okazuje, że tak naprawdę ci ludzie bardzo dużo ze sobą przynieśli, a ludzie się tego boją. Dlaczego? Dlatego, że to jest nowe, bo to jest po prostu nowe. Jasne. Ja też, drodzy Państwo, zachęcam Was, oczywiście będziemy to weryfikować, ja wspólnie z Magdą, ale tak naprawdę najbardziej Magda. Jeżeli macie propozycje i znacie, macie pewność co do znanych osób, bo myśmy już troszeczkę tutaj grzebali, pewne osoby odrzuciłaś z różnych powodów, przede wszystkim głównie z tego, że ta data nie była taka do końca... Ta godzina nie była taka znana, była rating D, czyli tutaj bardziej było to no wróżenie trochę z fusów, tak? Jasne. No to no nie o to chodzi, żeby tutaj... To są też osoby znane, które lubią się jakby swoją godziną bardzo chwalić. Właśnie, więc jeżeli posiadacie takie dane, znaleźliście gdzieś, wyszperaliście gdzieś w internecie, to proszę napiszcie w komentarzu, a być może, że odniesiemy się również do takich osób, postaci historycznych. Myślę, że będzie ciekawie. A już wiem, nie wiem, czy mogę zdradzić, że będziemy jedną z takich osób omawiać. Kto to będzie? I to będzie Maryla Rodowicz. I dowiemy się wtedy, dlaczego ta kobieta jest tak żywotna. Dlaczego naprawdę, i choćby nawet poznamy jej sekret, dlaczego ma jasną cerę, jasne oczy, jasne włosy. Och, bo to też można z astrologii pięknie wyczytać. Pani Marylo Rodowicz, mam nadzieję, że Pani będzie oglądać. Znaczy pewnie jeszcze ten odcinek nie, bo tutaj nie ma nigdzie, chyba że dam tutaj jakiś hashtag i tak dalej. Ale jeżeli będzie Pani miała przyjemność, to zachęcamy tutaj bardzo, bardzo serdecznie. Niezwykły wywiad, rozmowa z Magdaleną Weltrowską, która jest astrologiem, więc polecamy tutaj bardzo serdecznie. Magda, to jest ten moment, żeby podać kontakt do siebie, strona internetowa, adres mailowy, no telefon to chyba nie bardzo. magdaastrologia9.com to jest moja strona internetowa. magdaastrologia9, wszystko pisane łącznie, wszystko z małych, @gmail.com to jest adres mailowy. Natomiast tam też na mojej stronie znajdzie się bezpośredni kontakt do mnie. Można spokojnie pisać przez tą stronę, zawsze odpowiadam. Jasne. Czyli jeszcze raz Magdalena, Magda? Magda, Astrologia 9. Magda, Astrologia 9, pisane razem, @gmail.com, to najprościej, najszybciej można się właśnie w ten sposób skontaktować, lub Magda, Astrologia 9.com. To strona internetowa. Zachęcam Państwa, odwiedźcie stronę, bo no, ciekawe informacje. Tak, jestem też na TikToku, bo ja też mam koniunkcję węzła z księżycem i też codziennie wstawiam, kartki z kalendarza, czyli codziennie jest opis jakiejś osoby, która jest znana. Super, super. Ciekawe, czy ja mam ten, to coś z węzła. Pewnie wskazywałoby, że tak, no, no to wie. Zobaczymy. Drodzy Państwo, węzły księżycowe, temat dzisiejszego programu. Oczywiście nie da się tutaj całej wiedzy przekazać, bo ci, którzy byliby zainteresowani, to na pewno powinni skontaktować się bezpośrednio z moim gościem, podpytać o tutaj arkana tej wiedzy. Sama zdobywałaś u kogo wiedzę? Przede wszystkim Jarosław Gronert. To jest przede wszystkim, jest to człowiek, który się jeszcze uczył o pana Leszka Weresa, a również u dziewczyn, czyli Miłosława Krogulska. Także też zaglądałam na różne wykłady, czy w PTA, czy w PTA. Także warto być na każdym wykładzie, na każdym seminarium. Mi to znacznie ułatwiła pandemia, właśnie ze względu na to, że wszystko się przeniosło online, choćby nawet dla jednego słowa. Natomiast z Jarkiem Gronertem od 2019 do dnia dzisiejszego, w każdą środę o 10 rano się zawsze słyszymy i zawsze robimy coś ciekawego.
No to również pozdrawiamy pana Konerta. Magdalena Weltrowska była moim państwa gościem. Drodzy państwo, zachęcamy was do subskrypcji kanału. Bądźcie z nami, odwiedzajcie stronę mojego gościa Magda Astrologia 9. .com. Tam więcej informacji, polecamy bardzo serdecznie tę stronę internetową. No i piszcie w komentarzach, co sądzicie o astrologii, czy sami korzystaliście z astrologii, albo czy mielibyście ochotę sami dowiedzieć się coś na ten temat. Oczywiście wspólnie z Magdą czytamy te komentarze, dodajcie również lajka, dzięki temu może program dostać się do polecanych dla innych osób, które być może będą chciały skorzystać kiedykolwiek z takiej właśnie usługi, która tak naprawdę może wiele pomóc, bo no, to jest taki as w rękawie dla każdego, kto... Tak? Tak, i może tak naprawdę bardzo często nas uchronić przed błędami, które chcielibyśmy popełnić. Choćby albo nawet biorąc pod uwagę węzły, znowu, takie słowo znowu się narzuca, znowu chcielibyśmy ten sam błąd popełnić. No albo zawrócić z drogi, która no, wydawała się dobrą, a tak naprawdę popadamy gdzieś w tarapaty, w kłopoty czy jakieś problemy zdrowotne. Bardzo Tobie dziękuję, Magdo, za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. I dziękuję państwu. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Wkrótce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i wzajemnie.